w dniu 28 listopada o godzinie 23:26 wpłynęło zgłoszenie o pożarze budynku mieszkalnego w miejscowości Charlotte. Do pożaru zadysponowano 5 zastępów Straży Pożarnej. Na miejscu zdarzenia stwierdzono, że budynek składa się z części mieszkalnej oraz w części jako budynek gospodarczy z garażem. Ognisko pożaru znajdowało się w części garażowo-gospodarczej. Spaleniu uległo wyposażenie garażu, to jest elektronarzędzia, konstrukcja dachowa. Akcja gaśnicza trwała blisko 4 godziny, a przyczyna zdarzenia na chwilę obecną nie została ustalona.